Masz ostatnią szansę, żeby coś powiedzieć. Jak chcesz. Hej, witam Was w nowym roku. Chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości i przede wszystkim dużo miłości. W tym momencie mogłabym się na chwilę zatrzymać, zrobić z Wami podsumowanie roku, dać Wam dużo przebitek z super rzeczy, które robiłam w zeszłym roku, mówić Wam, jakie mam super plany na 2017 rok. Ale zamiast tego wolę Wam mówić o relacjach damsko-męskich. Czy to na pierwszej randce, czy generalnie w nowym miejscu z ludźmi, których dopiero co poznajesz, może przyjść moment, gdy nagle poczujesz, że wyczerpały Ci się wszystkie możliwe tematy rozmowy i ta druga osoba również sprawia wrażenie, jakby nie miała Ci już za wiele do powiedzenia. No i wówczas następuje niezręczna cisza. I mogłabym Wam teraz zacząć opowiadać frazesy typu ciszy nie należy się bać, jeśli poznasz kogoś wyjątkowego, to na pewno nie będziecie milczeć i tak dalej. Ale co by to dało? Ja osobiście nie boję się niezręcznej ciszy, jeśli ona się pojawia, nie czuję się niezręcznie, staram się zawsze dużo uśmiechać i obrócić sytuację w żart, no ale wiem, że nie dla każdego jest to takie proste, że jednak na randkach może być to stresujące i kłopotliwe, dlatego postanowiłam Wam powiedzieć, jak uniknąć tego problemu, a także jak poradzić sobie z nim, kiedy już się pojawi. Żeby uniknąć niezręcznej ciszy, przede wszystkim musisz zrozumieć, z czego ona się bierze. Kiedy poznajemy kogoś nowego, zwłaszcza jeśli jest to randka, stajemy w obliczu ogromnej presji, bo zależy nam, aby pokazać się od jak najlepszej strony i żeby ta osoba nas polubiła. No i to samo dzieje się, kiedy na przykład chcemy dobrze wypaść przed znajomymi lub rodziną osoby, która nam się podoba. I właśnie dlatego bardzo często, aby mieć o czym z nimi rozmawiać i aby dobrze wypaść w ich oczach, poruszamy tematy, o których być może nie wiemy zbyt wiele, ale wiemy, że ta konkretna osoba lub osoby się tym pasjonują. Widziałam, że grałeś kiedyś w StarCraft? No, wiesz, w Vanille byłem całkiem dobrym prosem. Miałem APM 250, ale trzeba było dobrze umieć grać na makro i Zerg był straszną imbą, przez właściwie dwa dodatki, nie wspominając o Protosie. No, a ja grałem wtedy Terrany, więc... A ty kim grałaś? W takich sytuacjach bardzo łatwo o niezręczną ciszę, bo rozpoczynasz rozmowę na temat, o którym nie masz zielonego pojęcia i w momencie, kiedy ta osoba odpowie na Twoje pytanie, temat się urwie, bo nie będziesz wiedzieć, jak go kontynuować. Kolejny powód niezręcznej ciszy to zadawanie nudnych, metryczkowych pytań. A skąd jesteś? Ile masz lat? Gdzie pracujesz? Ile zarabiasz? Jakie są Twoje pasje? Ile miałeś dziewczyn? Masz dzieci? A chcesz mieć? Wiem, że pytasz o to, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia z nadzieją, że będziesz mógł, czy będziesz mogła powiedzieć: o, ja też pracuję w korpo, albo o, ja też jestem ze Świętokrzyskiego. Ale przecież o ile nie jest to randka w ciemno, prawdopodobnie to już wszystko wiesz. No ale okej, załóżmy, że nie wiesz i o to wypytujesz. I bardzo szybko zaczyna Ci brakować pytań. Znasz już odpowiedzi na wszystkie pytania ze swojej ankiety. I co? I dalej nic nie wiesz o tym człowieku. A na domiar złego nie macie o czym rozmawiać. I zapada niezręczna cisza, którą ciężko jest w tym momencie zabić, bo siedzicie już tam jakiś czas, a dalej nie złapaliście więzi. I uwierz mi, tych wszystkich nudnych rzeczy dowiesz się w trakcie rozmowy. I wiem, że zadając te pytania chcesz zapobiec niezręcznej ciszy, ale paradoksalnie właśnie możesz do niej doprowadzić. Przypomnij sobie teraz jakąś swoją podróż taksówką albo wizytę u swojej fryzjerki. Czy przypominasz sobie, żeby w takich sytuacjach dopadła Cię kiedykolwiek niezręczna cisza? Zapewne nie. A to dlatego, że rozmawiając z taksówkarzem czy fryzjerką, nie narzucamy na siebie presji, żeby wypaść jak najlepiej, nie zastanawiamy się nad tym, co zaraz powiemy, nie martwimy się: ojej, co ta osoba sobie o mnie pomyśli. Wiem, że to zupełnie inne sytuacje, ale chodzi mi o pokazanie Wam różnicy między swobodną, luźną rozmową, a skrępowaniem i przesadnym nakręcaniem się. I tą samą zasadę powinniście stosować również na pierwszych randkach, czy podczas spotkań z nowymi ludźmi. Rozmawiajcie na luźne, swobodne tematy, w których każdy może
się odnaleźć i każdy ma jakieś zdanie. Mówcie o tym, co jest Wam bliskie, o codzienności, o codziennych sytuacjach. Rozmawiajcie jak z kolegą czy koleżanką, a nie jak na przesłuchaniu, przez co Wy i Wasz rozmówca będziecie skrępowani. Jeśli narzucicie jakiś ciężki kaliber tematyczny, może być Wam ciężko znaleźć jakiś wspólny mianownik, bo być może ta osoba nie będzie wiedziała, co powinna powiedzieć. Będzie wolała już lepiej nic nie mówić, żeby się nie zbłaźnić. I dużo łatwiej będzie Wam złapać więź na początkowo niższym, luźnym, bardziej poziomie, a potem ciągnąć ją powoli w górę, niż od razu zaczynać od bardzo wysokiej poprzeczki i ryzykować, że dopadnie Was niezręczna cisza. Kolejnym prostym sposobem na zabicie ciszy jest zadawanie pytań, ale nie ankietowych pytań. Kiedy jesteśmy na randce z osobą, której bardzo chcemy zaimponować lub wchodzimy w nowe towarzystwo, często możemy się złapać na tym, że rozpoczynamy monolog na temat swoich przeżyć życiowych, dokonań, kariery, preferencji i w tym całym samouwielbieniu zupełnie zapominamy o naszym rozmówcy. I właśnie często wpadamy przez to w pułapkę, bo kiedy opowiemy już całą historię swojego życia, wszystkie preferencje kulinarne, i wszystkie zwariowane przygody naszych szalonych ziomeczków, wtedy znów może dopaść nas niezręczna cisza. Chociaż jestem pewna, że po takim monologu niezręczna cisza będzie błogosławieństwem dla tej osoby, więc w niektórych przypadkach będzie miała też ona swoje plusy. No ale tutaj ponownie, gadając cały czas o sobie, nie łapaliśmy więzi z naszym rozmówcą, tylko skupialiśmy się na sobie. I wiem, że tutaj też może być to zasługa nerwów, bo w obawie przed tą ciszą i w stresie gadamy jak najęci. No ale to też nie stawia nas w dobrym świetle. Dlatego kolejnym sposobem na poradzenie sobie z niezręczną ciszą jest zadawanie otwartych pytań, które będą swobodne dla naszych rozmówców i będą oni mogli dzięki nim coś więcej powiedzieć o sobie, czy też na jakiś temat. No i też poczują, że jesteście zainteresowani ich zdaniem, opinią i w ogóle nimi, a nie tylko sobą. A Ty jaką kuchnię najbardziej lubisz? A jeżeli miałbyś wylądować na wyspie i do końca życia codziennie jeść tylko jedną rzecz? A jeżeli mógłbyś coś zmienić w swojej pracy? A gdybyś był szefem przez jeden dzień? A co Ciebie najbardziej denerwuje w kobietach? Co uważasz za swoją największą zaletę? A gdybyś mógł zmienić w sobie jedną rzecz, co by to było? Są to bardzo proste i jednocześnie ciekawe pytania, z których mogą wywiązać się godzinne rozmowy. Pamiętaj też, że wszyscy lubią trochę poopowiadać o sobie. Więc kiedy oddajemy komuś scenę, na pewno to doceni. Kolejnym prostym zabiegiem, który może Cię uratować w momencie pojawienia się niezręcznej ciszy, jest odwoływanie się do tego, co przed chwilą powiedział Twój rozmówca. Czyli jeśli przed chwilą rozmawialiście o totalnej klapie, która przytrafiła się Tobie lub tej osobie w pracy, na randce czy imprezie itd. i nagle zapada niezręczna cisza, zawsze możesz powiedzieć coś w stylu: a gdybyś mógł cofnąć czas tego dnia, co byś zmienił? Lub możesz stosować zabieg, o jakim już Wam kiedyś mówiłam, czyli wyglądasz na osobę, która, lub wydajesz się być osobą, która. I może to być Twoje spostrzeżenie dotyczące zachowania, postawy czy reakcji tej osoby na jakąś konkretną sytuację i będzie to na pewno ciekawym wyjściem do dalszej dyskusji, bez względu na to, czy Twoje spostrzeżenie będzie słuszne, czy też nie. I przy stosowaniu tej strategii bardzo ważne jest, aby słuchać, bo bycie dobrym słuchaczem to umiejętność, którą nie każdy posiada i uwierzcie mi, że jest ona o wiele bardziej doceniana niż umiejętność ciągłego gadania bez opamiętania. Jeżeli więc w trakcie tego spotkania będziesz myśleć o niebieskich migdałach lub o tym, co za chwilę powiesz i nie będziesz słuchać, co ten ktoś mówi, na pewno będzie Ci trudniej odnieść się do tego, co przed chwilą powiedział i tym samym rozmowa też nie będzie się za bardzo kleić. Podsumowując dzisiejszy odcinek. Pierwszym sposobem na niedopuszczenie do niezręcznej ciszy jest zdjęcie z siebie presji i swobodna rozmowa na bliskie nam tematy. Drugim jest skupienie się na naszym rozmówcy, zadawanie otwartych, ciekawych pytań, dzięki którym ta osoba będzie mieć szansę otworzyć się i wypowiedzieć. No i oczywiście należy też pamiętać o niezawodnej desce ratunku. W przypadku niezręcznej ciszy i generalnie w przypadku każdej rozmowy, randki, spotkania, czyli o szybkim odwoływaniu się do tego, co przed chwilą powiedział nasz rozmówca. Dlatego słuchaj, co mówi do Ciebie druga osoba, a zawsze będziesz o krok do przodu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat moich sposobów, jak radzić sobie z niezręczną ciszą i generalnie podczas ciężkich sytuacji w trakcie pierwszych randek, zapraszam Was do zapisania się na mój darmowy kurs, do którego link jak zwykle znajduje się pod tym filmem. Czekam na Wasze propozycje zabijania niezręcznej ciszy. Dopisujcie Wasze przemyślenia w komentarzach i też opinie Wasze na temat moich sposobów. I raz jeszcze życzę Wam bardzo udanego 2017 roku. I do zobaczenia wkrótce. Pa!